Radości z kibicowania życzy producent Termano. Termoizolacji klasy A++. No proszę bardzo, wszyscy widzowie rozpoznają. No ale niestety, no, ja... Dziewulski, no po prostu Dziewulski, znowu Dziewulski. Gdzie nie popatrzysz, Dziewulski, były antyterrorysta, tak mówią o panu, prawda, najczęściej. Że znowu? Że, nie, że były antyterrorysta, tak? Czy no, lubi pan w ogóle to określenie? Tak mówią. No bo pan różne przecież życzy. Wie pan, w moim wieku, w moim wieku, proszę pana, należałoby, że tak powiem, ustabilizować się z tym antyterrorystą. Bez przesady, więc. Ale nie, no tak zwany w moim wieku, no popatrzcie, jak gość wygląda w ogóle. Krzepki. No, trzymam się kupy. Właśnie, jak się to robi, żeby jednak, no mając już te parę lat, prawda, no już nie zaglądam tak. No ostro, w moim wieku jest ostro. Ostro jest? Ostro. Ale, proszę pana, no, trzeba coś w życiu robić, od tego trzeba zacząć. Dobra. Po pierwsze, nie myśleć o tym, ile się ma lat. Po drugie, w miarę możliwości żyć zdrowo. Tak. A po trzecie, od czasu do czasu zapakować sobie adrenalinę. A ja sobie od czasu do czasu. A to się dziś kupuje tą adrenalinę i się pakuje? Do żyły na przykład? Trzeba mieć dobre samochody do wyścigu, startować w wyścigach. Wie pan, gwarantuję panu, że. Czyli prawdziwy facet. Że zachowa się określoną normę. Czyli nie trzeba niczego kupować na rynku, na przykład jakimś niedozwolonym, żeby coś zapakować? Nie. Broń Bóg, proszę pana. Broń Bóg, właśnie. Ja jestem pod tym względem. No, czysty. Kompletnie abstrakcyjnym facetem. Nie piję, nie palę. Nie piję też? Nie piję, kompletnie. Jestem kompletnym abstynentem, więc wie pan, to też jest przerażające na swój sposób. Idzie Dziewulski po ulicy, co, o, trzeźwy idzie. Tak, no więc kiedyś się zdarzyło, ktoś właśnie próbował donieść do mojego przyjaciela, że widział Dziewulskiego pijanego. On go oczywiście olał, mówi, stary, no, może bzdury opowiadać, ale nie tego typu. Dobra. Jedziemy w kierunku Sejmu. Nie bez kozery, jak to mówią, czyli z kozerą, bo ten Sejm się powoli będzie tak zamieniał, to już nawet zamienia, w rodzaj oblężonej twierdzy i to z bardzo poważną strażą, która na czele tego Sejmu, na straży tego Sejmu stoi, uzbrojona po zęby z... O, ktoś idzie z nami na czołówkę rowerem. Nie, dał radę znowu. Uzbrojona z kompetencjami bardzo poważnych służb innych, które akurat, którym te kompetencje są potrzebne do pracy. No i teraz pytanie, co grozi, bo może my o czymś nie wiemy, Sejmowi. A na przykład pan wie lepiej, bo pan jednak tam ciągle jakieś swoje informacje ma. Proszę pana. Ja radziłbym w tej sytuacji, która powstaje w tej chwili. Tak. Oczywiście jest ustawa zmieniająca nieco charakter Straży Miejskiej, Marszałkowskiej. Z tej straży reprezentacyjnej na straż, powiedzmy sobie, reprezentacyjno-ochronną. Ma to charakter takiej formacji nieco policyjnej. Ale ja zawsze w takiej sytuacji, kiedy dochodzi do tak kontrowersyjnych, i to mówię w sposób jasny, decyzji dotyczących wyposażenia Straży Marszałkowskiej w różnego rodzaju sprzęt bojowy, to radziłbym przyjrzeć się nie marszałkowi Sejmu, który to zatwierdza, chociaż on odpowiada za wszelkie decyzje dotyczące Straży Miejskiej. Jako kierownik Zakładu Pracy, prawda? Jako kierownik Zakładu Pracy, tak. Ale przyjrzeć się panu komendantowi. Otóż ustawa mówi jasno, że Straż Marszałkowska wyposażona jest między innymi w broń palną. Tak. I wręcz może w sytuacjach, to jest tak określone, no, które tak wymagają zagrożenia, że on może mieć w tej broni nawet wprowadzony nabój. Uważajcie. No właśnie. Przede wszystkim może ją użyć. No właśnie. Teraz sytuacja jest następująca. Normy wyposażenia dopasowywuje się, czyli wyposażenia w sprzęt, umundurowanie w sprzęt tego typu formacji dopasowuje się do zadań. Tak. Czyli jeżeli mamy zadania ochronne, to powiedzmy przydzieramy broń. Tak. Ale panie doktorze, tam nie jest napisane, jakiego rodzaju broń. W związku z czym tak. Pan komendant w normach ujmuje na przykład broń maszynową. Jakiego rodzaju broń maszynową? No, ja bym poszedł... teraz koło Sejmu, więc uwaga. Ja bym poszedł nieco dalej. Jeżeli broń maszynowa, to niekoniecznie AK-47 czy inny pistolet maszynowy, ale na przykład WKM, czyli wielkokalibrowy karabin maszynowy, bo przecież ustawa o tym nie mówi. No tak. A więc można zażądać w tych normach różnego rodzaju sprzętu, który w gruncie rzeczy jest kompletnie abstrakcyjny dla wyposażenia Straży Marszałkowskiej.
Po co im broń maszynowa? Ja sobie teraz w ogóle taki abstrakcyjny obrazek w swojej chorej wyobraźni stworzyłem, że przejeżdżaliśmy koło biura przepustek przed chwilą, tak? Że na przykład tam jest takie okopane stanowisko właśnie z takim ciężkim karabinem maszynowym i tam leżą strażnicy marszałkowscy i na przykład do dziennikarza, który mówi: nie mam stałej przepustki, ale chciałbym wejść do Sejmu. Ani takiego i trrr. Czyli tak jak to w latach 40. II wojny światowej bywało, przed każdym obiektem poważnym tak. stał bunkier, prawda? Tak. No to coś tam. Bunkra jeszcze nie ma, ale są na przykład bardzo często barierki, prawda? My żartujemy, coś... ale proszę mi powiedzieć, proszę mi wierzyć, że ten żart jest dosyć smutnym żartem z prostej przyczyny, bo noszenie broni przez Straż Marszałkowską uznaje za, powiedzmy sobie, standard. Ale jeżeli ktoś po prostu przepisuje metodą kopiuj-wklej, tak jest, z zarządzenia komendanta głównego policji, który informuje o tym, iż policjant może w określonych warunkach i w określonej sytuacji mieć wprowadzony nabój do komory nabojowej, tak. Ale kiedy to występuje, panie doktorze? W sytuacjach szczególnego zagrożenia życia policjanta, które policjant w trakcie interwencji musi przewidzieć, że sytuacja może wytworzyć się taka, iż będzie mógł użyć broni. No ale... Chodzi o to, żeby zmniejszyć, że tak powiem, czas reakcji policjanta. Tak. Ale dobrze wyszkolony policjant, ja mówię tu na przykład o antyterrorystach, od lat stosują podstawową metodę. Wprowadzenie naboju do komory nabojowej, panie doktorze, to przestarzała metoda, której nie powinno się stosować z różnych powodów. Często po wprowadzeniu naboju do komory nabojowej policjant, czy też strażnik marszałkowski zapomina o tym, że w środku znajduje się broń, nie rozładował jej, nie przeładował. Wprowadził, ale nie wyprowadził. Otóż to, znam dziesiątki, jeżeli nie setki sytuacji, w której po takich, powiedzmy, działaniach następował niekontrolowany strzał, wie pan. To jak to powinno wyglądać, ryzykowny. Żeby było bezpiecznie? Izraelskie służby, na które ja się często powołuję. Bo mówią, że są niezłe. No, przyznaję, jeżeli chodzi o walkę z terroryzmem, to jedne z najlepszych na świecie, jeżeli nie najlepsze. Stosują bardzo prostą, sprawną taktykę. Otóż broń wyciąga się dwoma rękoma. Nie jedną, tylko dwoma. Jedna dłoń, czyli prawa, trzyma za kolba, jednocześnie wzdłuż kabłonka dotyka języka spustowego bardzo delikatnie. Druga zaś ręka, w tym momencie, kiedy już trzyma się tą prawą ręką, przeładowywuje broń. Zanim zatem zrobię taki ruch właśnie, tak? I zanim pan doprowadzi broń do celu, to już ma pan dawno przeładowaną. Okej. Okay. I wtedy nie muszę mieć wcześniej wprowadzonego? A dlaczego oni to robią? Oni mówią jasnym językiem. Trzeba to wprowadzić dlatego, taką zasadę, iż człowiek, który oddaje strzał, musi wiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nabój znajduje się w komorze nabojowej. No, dokładnie. Bo a nie kombinować, wprowadziłem, nie wprowadziłem. Kurde, a jak nie wprowadziłem, to... Tak jest, strzelam i okazuje się, że strzelam na pusto. No. Panie doktorze, to są moim zdaniem tego typu pomysły, do wprowadzania siatek na przykład, na obezwładniających w stosunku do ludzi, do których trzeba to użyć. Pytam, gdzie tego typu zagrożenia występują w Sejmie? Na litość boską. No właśnie, może na przykład, nie wiem, opiekunowie osób niepełnosprawnych są takim zagrożeniem, którzy tam się rozłożyli na te długie dni, tam leżeli, koczowali. No byłby to bez wątpienia. Prawda? A może to jest, ale teraz chwilę sobie przestańmy robić jaja, bo to wcale nie są rzeczy śmieszne. Może to ma takie mieć działanie, że jak zobaczy jeden czy drugi, który ma jakieś tam pomysły na taką okupację Sejmu strażnika z giwerą, nie, to może nie będę kupował, bo cholera wie, czy on na przykład ten nabój tam nie wprowadził już, tak? Albo nie, może... Nie, panie doktorze, jestem przekonany o jednym. Po pierwsze, okupacja Sejmu to działanie na swój sposób pokojowe. Zatem nie ma podstaw prawnych do jakiegokolwiek stosowania przemocy w zakresie między innymi użycia broni. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli człowiek będzie się bał dokonywać tego typu pokojowych, politycznych działań, w warunkach, kiedy widzi u kogoś broń, to powiem otwarcie, to już nie jest nawet kraj, proszę pana, rządzony przez dyktatora. To już nie jest kraj rządzony przez dyktatora. To już jest kraj, proszę pana,
który jest krajem czysto policyjnym. O charakterze absolutnie policyjnym. Broń jest potrzebna do ochrony obywatela, a także tego, który posiada tą broń. A to jeśli zatem rzeczywiście... nie może służyć jako swoisty rodzaj straszaka. Okej, okay, a to jeśli rzeczywiście Sejm może być, bywałby zagrożony, to rozumiem, że wtedy kierownik zakładu Kuchciński dzwoni: halo, policja, czuję się zagrożony, przyjeżdżajcie, tak? No właśnie, można to argumentować na przykład w ten sposób. Może być zamach terrorystyczny, w związku z czym, czy też innego rodzaju zamach, w związku z czym Straż Marszałkowska musi być wyposażona w tego typu sprzęt. Panie doktorze, to pierwsze. Żeby mówić o likwidacji zamachu, to trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że trzeba mieć po pierwsze ogromne doświadczenie, a ja ich likwidowałem kilkanaście. Po drugie, i nigdy nie wiedziałem, jak to się skończy. Chociaż zawsze przewidywałem pewien krok, który może nastąpić po określonym kroku, który już wykonałem. Poza tym, Straż Marszałkowska nie może podjąć żadnej interwencji w stosunku do sytuacji, w której dokonuje się zamach terrorystyczny, bowiem od tego są odpowiednie formacje przeszkolone w tym zakresie, w zakresie negocjacji, w zakresie walki, w zakresie likwidacji. I to nie jest tak, że panowie ze Straży Marszałkowskiej zapewne porządni goście wezmą dwutygodniowe kursy i staną się po prostu... Ależ oczywiście, że nie. Naturalnie. I staną się antyterrorystami. No właśnie. Otóż chcę panu powiedzieć, że bardziej tego typu inicjatywa związana z wyposażeniem Straży Marszałkowskiej moim zdaniem wynika z ambicji pana komendanta. Dlaczego o tym mówię? Bo normy, które przypisuje się określonej formacji, są normami technicznymi, czyli wyposażeniowymi, które przedstawia kierujący tą formacją. I ktoś wyraża na to zgodę albo nie. Zatem moja sugestia jest prosta. Pani szefowo, pani minister, szefowo Kancelarii Sejmu, radziłbym przyjrzeć się tego typu propozycjom, ponieważ pani nie ma pojęcia o tym, w gruncie rzeczy, co należałoby przyznać tej Straży Marszałkowskiej, a co nie, i zapytać kilku fachowców, czy to ma sens, czy też to sensu nie ma. A zapewniam państwa, że to sensu nie ma, bo jakbyśmy na to nie patrzyli, to żadnej interwencji o charakterze, powiedziałbym, zbrojnym, no, nazwijmy to po imieniu, nie przeprowadzi Straż Marszałkowska wewnątrz budynku. Okay, no bo to jest niewykonalne, panie doktorze. Tak, no bo nie umie tego pewnie. I nie tylko nie umie, ale i nie wolno tego zrobić z prostej przyczyny, bo jeżeli byłby zamach na tego typu obiekt, to zamachowiec rozpoznaje sytuację. Co to oznacza? To oznacza, że nie zaatakuje pustego Sejmu, prawda? To tak. A wtedy można strzelać, jeżeli jest pusty Sejm. Proszę bardzo. Ale on zaatakuje wtedy, kiedy Sejm jest pełny. Tak. Zatem pytam, kiedy to może strażnik marszałkowski wyjąć broń i oddać strzał nawet w sytuacji zagrożenia życia? Nie może z prostej przyczyny, bo ryzykuje życiem innych. Zatem powiedzmy sobie jasno, ambicje pana komendanta należałoby pohamować, kontrolując te wszystkie zapisy, które tam są. Ale powiedzmy sobie jasno, jeżeli ktoś nie zna się na tym, a nadzoruje tą Straż Marszałkowską, mówię to urzędnika kancelarii, to powinien zasięgnąć opinii u innych osób. Proszę też zauważyć, że to są ambicje nie tylko polegające na tym, że będą mogli wprowadzić nabój do komory i w ogóle mieć do czego wprowadzać, znaczy urządzenie z tą komorą, czyli broń. Zyskała Straż Marszałkowska także więcej w ogóle uprawnień poza bronią, takich typowych dla służb typu policja, typu ABW. To jest kopiuj w klej. I jeszcze jedno, będzie ich więcej. Będzie znacznie się powiększy grono strażników. I co jeszcze się, czego się jeszcze doczytałem, że jeśli na przykład policjant, nie wiem, funkcjonariusz ABW, Straży Granicznej, innych służb takich tradycyjnych, dobrze przygotowanych, będzie chciał przenieść się do Straży Marszałkowskiej, to ma do tego pełne prawo. To jest taka trochę zachęta do funkcjonariuszy innych służb przygotowanych do tego typu działalności. Chodźcie do nas, no bo my może trochę na tym nie znamy. U nas jest fajnie, generalnie jest cały czas spokojnie, ale przynajmniej możemy sobie pochodzić z bronią i z tym nabojem prowadzonym. To jest... Będzie przejście. Spodziewa się pan, że na przykład policjanci, strażnicy graniczni, funkcjonariusze ABW ruszą do Straży Marszałkowskiej? Będzie to prawdopodobne, ponieważ jest to metoda PiS-u. Metoda postępowania,
w określonych sytuacjach, w określonych warunkach, przy organizacji różnego rodzaju służb. Dlaczego mówię tak? Proszę zwrócić uwagę na CBA. Oto bowiem, kiedy powstawało CBA, masę funkcjonariuszy policji przeszło do CBA. Dlaczego? Bo zagwarantowano im większe pensje. Po prostu. To samo dzieje się tutaj. Straż Marszałkowska ma większe pensje niż policja, ponosząc nieporównywalne mniejsze ryzyka, albo w ogóle żadne ryzyka. Robota generalnie wydaje się poza tym, że spaść mogą ze schodów, prawda? W przypadku tych wysokich schodów w Sejmie. Ćwiczą chodzenie po schodach. No, tak, ale wie pan, ale tam nie ma żadnego zagrożenia. Powiedzmy to sobie jasno. Otrzymują pensje wyższe niż pensje policyjne. No grubo, zdaje się, że w granicach 1000 zł, nawet i więcej. Więc jest to bardzo prawdopodobne. Otwierają furtkę do takich manewrów personalnych, które będą polegać na tym, jak ja mam pełną już, że tak powiem, wysługę w policji, mogę iść na tą podstawową emeryturę, to dlaczego mam pracować za 1500 zł mniej, kiedy mogę się przenieść do Straży Marszałkowskiej? I to jeszcze w robocie, która no nie jest przesadnie bezpieczna na przykład, prawda? Jak policjant. Policyjna? Tak. Panie doktorze, no generalna zasada jest taka. Wychodzisz do domu i nie wiesz, czy wrócić. Nie mówię o wszystkich policjantach, ale taka jest generalnie służba w policji. I nie dziwię się, że oni dzisiaj, powiedzmy sobie, przygotowują się do strajku, bo naprawdę mają o co walczyć. Tym bardziej, że tego typu właśnie przykład, ustawa zawiera przepis, który mówi, że funkcjonariusz może przejść bez specjalnych, że tak powiem, decyzji do Straży Marszałkowskiej, no ułatwi im to zadanie. Przyszło mi teraz do głowy takie porównanie, że być może marszałek Kuchciński się trochę wzorował na byłym ministrze obrony narodowej Antoni Macierewiczu, który sobie stworzył obronę terytorialną jako taką, to się tak mówi, armia Macierewicza, prawda? No nie ma Macierewicza, no tak, ale to nie, zostali, to niestety powoli wygląda. Zostali terytorialsi, o których też za chwilę o jedną rzecz zapytam. I tu marszałek, no to ja też będę miał swoją taką armię, tak? Uzbroję ją, ściągnę jeszcze dobre wojsko z innych formacji i jestem gość i nikt mi nie podskoczy. Wie pan, to jest bardzo prawdopodobne. Ja nie rozumiem tego typu sposobu postępowania. Chociaż no nie siedzę w głowie człowieka, który ma, powiedzmy, ambicje, które wykraczają poza pewien poziom rozsądku. No. Dobra, dajmy spokój marszałkowi do terytorialsów. Jeszcze mam jedną kwestię. Ostatnio głośno przez weekend stała się historia z Kazimierza Dolnego, o ile pamiętam, czy z miejscowości obok. Oni tam sobie pocieszyli. Że państwo letnicy sobie siedzą, a tu nagle tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta gdzieś tam, nie to, że pod oknami, ale bardzo blisko. W każdym razie cała miejscowość letniskowa stanęła ze strachu na baczność. Następnie doszło do przemarszu grupy obrony terytorialnej z bronią przez tę właśnie wieś i tam słychać takie było, bo ktoś nakręcił filmik i ludzie mówili ci miejscowi: se tam w Warszawie postrzelajcie, nie, tutaj nam pod oknami. Co to w ogóle jest za historia? Ja czytałem gorącą dyskusję na Twitterze pod tytułem: bardzo dobrze, w końcu wyszli z tych poligonów i przeszli do sytuacji, w których tak naprawdę kiedyś będzie się toczyła walka, nie tylko na tym poligonie. Dobrze, że właśnie poszli tak do ludzi postrzelać. No dobrze, tak, ale, czy niedobrze? Ale trzeba zachować znowu minimum rozsądku. No dobra. Otóż to minimum polega między innymi na tym, iż w tego typu miejscowości, w której rzeczywiście jest to miejscowość o charakterze szczególnym, powiedzmy to sobie jasno, przede wszystkim wypoczynkowa, turystyczna, należy powiadomić mieszkańców o tego typu ćwiczeniach. Wie pan, całe życie ćwiczyłem... Być może byli powiadamiani, ale to zawsze z takim informacją... Nie byli, nie byli. Tak? Okazuje się, że nie zdążyli powiadomić, wie pan. Aha. Tylko po prostu przyszli, nie zdążyli powiadomić, tak jest, bo miasto dostało to, zdaje się, 2 dni przed tymi zajęciami. Ćwiczyć oczywiście trzeba. Sam ćwiczyłem w mieście, proszę pana, na gorąco, na żywo. Wchodzenie po budynkach, spuszczanie się gdzieś tam z bloków, wie pan, przeskakiwanie z bloku na blok przy pomocy lin, wie pan, i tak dalej. I to jest zrozumiałe. No ale trzeba zachować to właśnie minimum, czyli uprzedzić ludzi, że będzie taki charakter działań ćwiczebnych, które będą polegać między innymi na używaniu broni z amunicją ćwiczebną. Bo człowiek, który siedzi w ogródku, nagle słyszy serię, jedną, drugą, trzecią. Na samo ucho nie wie, że tam leci ślepak. Ale prawda? Oczywiście. No, to, myśli, że jest wojna. To w przypadku tej atmosfery, która jest w Europie, bo nie jest atmosfera, no nie jest. Powiedzmy sobie, krótko mówiąc, łagodna, jeżeli chodzi o zamachy terrorystyczne. I w przypadku tej atmosfery pewnego napięcia,
Nagle strzelanina seriami, proszę pana, w miejscu, w którym leżę na leżaku, pod samym nosem, no, powoduje rzeczywiście pewien rodzaj stresu, no, który kończy się przeważnie wyzwiskami. No tak. Albo wyzwiskami, albo przekleństwami, które nie kierowane... No, rzucić się na nich nie mogli, no bo oni mieli broń, prawda? No, to zrozumiała sprawa. Się nie rzucałem, nie było potrzeby. No. Trzeba było zachować pewien umiar. Tak. Tego umiaru nie zachowano, nie uprzedzono tych ludzi, no i skutek mamy taki, jaki mamy. No. Padło słowo terroryzm, prawda? Odpukać, dzięki Bogu, no nie było żadnego dużego wydarzenia w ostatnich miesiącach w Europie. No fakt. I cieszymy się z tego. Ale czy to jest cisza przed burzą, czy też... dobra, nie wywołujmy wilka z lasu, no ale dobrze, pan jest... Ale dobre pytanie pan zadał, panie doktorze. No dobra, no. No to właśnie. Czy to jest cisza przed burzą? Proszę pana, nigdy nie wiemy, kiedy, gdzie, w jakim czasie zaatakują. I... tutaj nie ma czasu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że jest święty spokój przez pół roku, czy przez rok. To oznacza, że mamy gwarancję bezpieczeństwa. Otóż w mojej ocenie interwencje, działania wyprzedzające służb specjalnych pozwoliły na stworzenie takiej sytuacji, którą mamy dziś. We Francji, czy w Niemczech, czy także we Włoszech zatrzymywano grupy przestępcze, które zmierzały do dokonania zamachu terrorystycznego. A więc to działanie, które jest działaniem wyprzedzającym, które eliminuje zagrożenie, no spowodowało taką sytuację jak dziś. Ale proszę mi wierzyć, terroryzm dzisiaj tak ewoluuje, że nie wiemy kto, kiedy i jaką metodą dokona najbardziej prymitywnego zamachu, jaki można sobie wyobrazić. Tak, wydawało się niedawno temu, że zapowiedzi, że mogą być na przykład wjazdy w tłum samochodem, że to jest jakaś bajka, że jak to można zrobić. I były tego typu historie, prawda? Więc to jakby wyobraźnia niestety tych ludzi chorych z nienawiści. A ten początek wyobraźni miał miejsce 11 września, panie doktorze. No tak. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Oto bowiem w tym dniu, gdyby ktoś dwa dni wcześniej powiedział, że taki zamach zostanie dokonany taką metodą, to by go wsadzili do psychiatryka. No tak, gdzie? No weź. No, samoloty, wieże, no, prawda? I tak jasne. Tutaj nie można przewidzieć techniki kompletnie. Każdy środek jest dobry do dokonania zamachu i wystraszenia ludzi. To jest metoda, która w gruncie rzeczy jest metodą stałą. Co to znaczy? Odprożowana setek lat. To tak działa. I terroryzm, jak twierdzi pan prezydent Trump, który chciał zlikwidować terroryzm, mówił to w swoim pierwszym przemówieniu, jest nie do zlikwidowania. To jest metoda walki, prymitywna, bo prymitywna, ale metoda dość skuteczna. To jest metoda, która stosowana jest, proszę pana, od wojen krzyżowych. Panie doktorze, to jest niewiarygodne, ale rzeczywiście taka metoda jest stosowana i jest nie do pokonania, nie do opanowania. To jest metoda, z którą musi się zmierzyć ludzkość dzisiaj i zawsze. I my pewnie też, bo pewnie nie jesteśmy jako ten pierwszy cel przewidywań, mówię teraz tu o naszej ojczyźnie, ale chyba też nie możemy tak w takim pełnym spokoju sobie mieszkać, że nas to nie dotyczy. Im więcej spokoju, tym mniej bezpieczeństwa, zapewniam pana. Generalna zasada jest taka, po co zamykamy drzwi na klucz? Bo chcemy mieć spokój, bezpieczeństwo. Gdybyśmy nie zamykali, to być może czulibyśmy naprawdę wtedy się bezpiecznie. Wszyscy. Po to właśnie zamykamy. Po to przeciwdziałamy. I tą myślą kończymy. Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta. Żeśmy porozmawiali o wielu ważnych rzeczach. O wprowadzaniu naboju do komory też. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. A za chwilę dla was Onet24 i Iwona Kutyna, a potem dalszy ciąg programu. Zapraszam. Radości z kibicowania życzył producent Termano, termoizolacji klasy A++.